Pachnie. Co ty tam grillujesz? Kasiu, co ty to robisz? Nie wiem, bo przeniosłam się do jakichś slumsów. Robię baba ganusz, czyli taką pastę z bakłażana i kluczowe jest to, żeby opalić skórkę z tej pasty. No. Opalić w ogniu żywym. Można to robić na kuchence, ale ja już kiedyś to robiłam i smród był niesamowity z palenizny, więc jest ważne, żeby tego nie robić wewnątrz. Więc Łukasz kupił takiego grilla. No i pracuję nad tą pastą. A te widelce? No to mi pomaga jeszcze. Zaczyna się palić. To świetnie. Taki grill. A co my tu w ogóle... O nie, ale jest ciemno. Nie, musimy to zmienić. No, zdecydowanie przyjemniej jest w tym miejscu i jaśniej. Dobra, może zacznę tego vloga po, tak jak Bóg przykazał. Przedstawię się, czy jestem Łukasz. Łukasz, podróżowanie, podróżowanie przez V. Kasia jest w środku, Kasia grilluje teraz bakłażana. A ja wam teraz opowiem, co tu się w ogóle dzieje, co to za dom, co to za klucze i te sprawy. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Przyjechaliśmy do Algarve jakieś 2 tygodnie temu. No i spotkaliśmy się z naszym przyjacielem, który tutaj mieszka i powiedzieliśmy mu, tak od słowa do słowa zeszło na to, co będziemy robić teraz. No i powiedzieliśmy, że przez najbliższe 2 tygodnie planujemy zatrzymać się w jakimś kempingu albo na jakimś camperplacu, tak żeby móc swobodnie popracować, bo teraz na przykład pracujemy nad nową książką, która się niedługo ukaże w najbliższych tygodniach. Będzie to książka razem z Busem przez świat, przewodnik podróży samochodowych i van life'u. Jeżeli ktoś chciałby się, by the way, zapisać na tą książkę, to pod spodem jest link do zapisu podróżowanie.pl przez poradnik. Tam są strona, na której możecie zostawić swój adres e-mailowy i później, jak już książka się pojawi, to wam wyślemy powiadomienie. W pierwszych dniach sprzedaży książka będzie tańsza, także warto się zapisać. Dobra, wracając do willi. Zgadaliśmy się ze znajomym, że jedziemy na ten kemping. Opowiedział, że po co będziecie płacić za kemping, jak ja mam wolny dom. I dał nam klucze do swojej willi wakacyjnej, która właśnie tu jest Carveiro w Algarve. No i no, długo się nie zastanawialiśmy tak naprawdę, tylko po prostu wzięliśmy ten klucz, tu przyjechaliśmy. Myśleliśmy, że zostaniemy dosłownie na parę dni, ale no dłużej nam tutaj zeszło. Mamy też szybki internet, dzięki czemu możemy pracować, dodawać nowe vlogi, pracować nad książką, pracować nad różnymi innymi rzeczami w sklepie. Także no jest co robić. Mamy też duży telewizor, którym odkryliśmy, że jest przycisk Netflix, więc to nam zabiera też codziennie parę godzin z życia, ale no... Żeby był balans, to trochę pracy, trochę rozrywki. Zaczynamy od kuchni. Kuchnię mamy od razu przy wejściu. Jest to taka stara kuchnia w portugalskim stylu z ciekawym okapem. Na to chciałbym zwrócić uwagę. To jest po prostu taki komin, który z zewnątrz wygląda bardzo ładnie i nie ma tutaj elektrycznego wspomagania, żadnego wywiewu, więc po prostu jest wyciągane grawitacyjnie. Jak widzicie, kafeleczki, ażulezo, no i kuchnia, jak kuchnia ma zlew, mamy pralkę i mamy lodówkę kamperową naszą, bo tutejsza lodówka się zepsuła, więc przynieśliśmy naszą z kampera i korzystamy sobie z niej. No, to tyle w zasadzie. Sypialnie są dwie, jedna jest za tymi drzwiami, tam nie wchodzimy, bo mamy swoją. Mamy master bedroom, podwójne łóżko, łazienka z prysznicem, tam jest łazienka z wanną, taka ogólnodostępna dla wszystkich domowników, czyli dla mnie i dla Kasi. Tam jest drugie wejście do łazienki. I co jest ciekawe, to jeszcze jest przejście na taras. To jest ten sam taras, do którego się wchodzi z salonu. A teraz idziemy do salonu. Salon jest fajny, jest bardzo duży, jest tutaj smart TV, jest internet, jest Netflix, jest YouTube, więc można sobie oglądać. Dużo jest takich mebli, jak na przykład ta komoda za mną, takie stare,
Nie wiem, czy to jest bardzo stare, czy po prostu stylizowane na stare. Dużo jest takich mebli tutaj i to jest taka tendencja w takich domach portugalskich 30-50 lat starych, to właśnie bardzo dużo ciemnych mebli jest. Oprócz tego bardzo wygodny komplet wypoczynkowy, na którym sobie siedzimy i się chillujemy, oglądamy telewizję. O, jeszcze jest w ogóle tutaj, jest obraz, słuchajcie, znanego autora Łukasza z podróżowania. Dostałem w prezencie od Kasi na urodziny sztalugę i cały zestaw do malowania. No i teraz był na to czas, więc ostatnio zacząłem malować i chcę odwzorować ten obraz, który jest tutaj za mną. To jest plaża Praia de Carvoeiro i zacząłem to ostatnio malować. No, nie jest dokładnie identyczne, ale nigdy w życiu nie malowałem jeszcze, więc to jest mój pierwszy obraz. To wie, może będzie kiedyś wart miliony. Jak tam, Katarzyno? Jak to wygląda? Mhm. Potem ją trzeba ściągnąć, tą skórkę, wsadzić całość do piekarnika. Spalony. Mhm. O to chodzi. I co tam będzie trzeba zrobić? Trzeba ściągać skórkę, dać potem jeszcze całość na chwilę do piekarnika, a potem wymieszać z tahiną i przyprawami. I powstanie taka pyszna pasta, do której jeszcze upiekę takie chlebki na. No więc jak widzicie, nie nudzimy się. Kasia się też nie nudzi. Postanawia upiec chlebki nan. No, w czasy pod gruszą, pod palmą. Dobra, wracamy do tamtego, co było przed chwileczką. Jesteśmy na dachu teraz. Jest to kolejny taras widokowy. Z tego miejsca widać całkiem dobrze ocean. Stąd też widać bardzo dobrze nasze ulubione miejsce tego całego domu, czyli basen. Więc teraz przenosimy się nad basen. No i jesteśmy teraz na basenie. Dwa razy w tygodniu przychodzi pan, który to czyści. Oprócz tego ja mam taką siateczkę i z wielką przyjemnością, z ogromną przyjemnością chodzę sobie i wyławiam te liście, które tam wpadną. Co jest ciekawe, to ja nigdy o tym nie wiedziałem. Na przykład dowiedziałem teraz, że jak się naleje wodę tutaj do basenu raz, to się używa przez wiele, wiele lat, bo cały czas filtrują ją pewne filtry, pompy, dodaje się chemię i taką wodę raz wlaną po prostu się nie wylewa co dwa tygodnie, czy tam co miesiąc, czy co sezon. Teraz sobie chyba popływam, bo widzę, że jest dosyć ciepło. Nie pływam. Ja muszę wam pokazać, jak wygląda samochód. Zaraz. Więc tak, teraz idę wam pokazać, jak wygląda ten samochód, jak wygląda van i na zmiany, a później będę pływał w takim razie, bo tak zawsze jest. Jak tylko przychodzę na ten basen, to tracę głowę i od razu bym tam wskoczył do środka. Także teraz idziemy do vana, a potem tu wracamy. Wtedy, kiedy Kasia była w Niedzicy, w Beskidzie Niskim na warsztatach gowych, ja siedziałem przez tydzień w sobie Beskidzkiej u siebie w domu i naprawiałem różne rzeczy. Co zrobiłem? Przede wszystkim zrobiłem taki stolik rozkładany, dzięki któremu mogę teraz tutaj stąd, jak siedzę po prostu na tej pufie, mogę sobie pracować. Ewentualnie jak gotujemy, on też jest pomocny, bo czasami dodatkowe rzeczy albo jakieś laptopy, albo jakieś, nie wiem, talerze, co tam się tam gdzieś poniewiera po głównym blacie, żeby sobie tam włożyć do tej szuflady i zasunąć. Jedyny problem jest tej szuflady taki, że ona się po prostu wysuwa na rondach. Jeszcze nie wpadłem na to, jakby to można było zablokować. Próbowałem takimi zwykłymi zasuwami, ale przez to, że tam jest 700 mm odstępu, to też jest trudno mi to w ogóle zablokować, więc jeżeli ktoś z was miałby pomysł na to, jak można zablokować taką samowysuwającą się szufladę, to proszę dajcie mi znać w komentarzu. Pod spodem jest miejsce gołe, ponieważ tutaj normalnie jest zasza lodówka, a teraz jak wiecie, ona jest na górze. Co zrobiłem więcej? Obok w szafce z zbiornikami na wodę wymieniliśmy dwa zbiorniki na nowe. Po prostu daliśmy dokładnie takie same, jakie były zawsze, tylko daliśmy nowe, bo tamte przez dwa lata użytkowania już trochę nam zżółkły i były takie nie za ciekawie wyglądające, a trudno też, wydaje mi się, że trudno byłoby je nawet wymyć w środku, więc nie dodam to drogie rzeczy. Kupiłem na Allegro dwa nowe i przy okazji jeszcze przedłużyłem przewód do pompy, bo wcześniej był tak na styk, a teraz dołożyłem parę centymetrów kabla i zasilającego i węża nowego do wody, do baterii, więc teraz jest to dużo swobodniej, można tym poruszać.
A propos wody. Pod spodem, pod vanem. Parę razy o tym mówiłem, ale nie wszyscy może wyłapali, że mamy zbiornik na szarą wodę. Jest to zbiornik zrobiony z rury kanalizacyjnej. I ten otóż zbiornik no, zrobiliśmy, ja go zrobiłem po prostu samodzielnie za parę złotych. I nakręciłem taki wideoporadnik o tym, jak to zrobiłem. Także ja teraz nie będę wam tego pokazywał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wejdźcie sobie na stronę zbudujkampera.pl. Tam za darmo można obejrzeć ten filmik. Jest to w ramach po prostu kursu, ale dla tych osób, które nie, już mają wybudowanego kampera, albo planują, to chcą zobaczyć tylko tą jedną, jeden tutorial, to zapraszam, można tam wejść i sobie pobrać taki wideoporadnik. Ponadto zakupiliśmy już jakiś czas temu taki dmuchany prysznic. Jest to prysznic z Kaszuły z Decathlonu. Nie jest to, broń Boże, reklama, aczkolwiek no jest trochę to reklama, ponieważ to jest najlepszy prysznic, jaki do tej pory mieliśmy. Już próbowaliśmy elektrycznych pryszniców, solarnych, rurę na dachu, worki takie czarne, już wszystko, co tylko można było, chyba to próbowaliśmy. A nigdy nie kupiliśmy tego prysznica, bo on jest strasznie drogi, ponad 200 zł on kosztuje, bo nawet, nie wiem czy nie 300. Odwlekałem, aż ponad 2 lata w końcu przyszło mi no, zmierzyć się z tym zakupem, bo spotkałem parę osób, które mówią, że to jest rewelacja, to jest po prostu game changer. No i kupiłem i faktycznie jest zajebisty. Korzystamy z niego tutaj, on jest tutaj zastosowiony, a na zewnątrz bierzemy prysznic, tak jak w ostatnim odcinku, przedostatnim odcinku z Aveiro. Poszliśmy sobie na plażę, popływaliśmy plaży w morzu, a potem spłukaliśmy tą sól z siebie. A jeszcze a propos lodówki, to wcześniej, przez 2 lata mniej więcej, mieliśmy czujnik gazu propan-butan. Mieliśmy go zamontowany za lodówką, ale jego przeinstalowałem, przemieniłem go i włożyłem go do pomieszczenia, takiej szafki, w której trzymamy butle z gazem. Z tego co wiem, to gaz jak się ulatnia, no to idzie w dół i tak dalej, ale mi się wydawało, że on się prędzej ulotni z lodówki, aniżeli z butli. A z tego co oglądam filmiki i słyszę, co ludzie mówią, to najczęściej się ten gaz ulatnia z butli, a nie z urządzenia. Więc przełączyłem to, ten czujnik tam pod łóżko, bo mamy butle pod łóżkiem. Z tyłu się niewiele zmieniło. Jedyne dokupiłem taki kanister 15-litrowy z odpowietrzeniem na Allegro, kanister na wodę zapasową. Oprócz tego kupiłem nowego węża, bo w Polsce w wielu supermarketach budowlanych można kupić węże takie grube na długość, na metry, tutaj jest ten problem. I oczywiście nowy zestaw nakładek na krany. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby mieć kilka rodzajów tych nakładek, na pół cala, na 3/4, bo często jak przyjeżdżamy nalać wodę, to wystarczy podkręcić taką, nakręcić taką nakrętkę, włożyć sobie szybko złączkę i można sobie lać bezpośrednio do kanistrów, bez wyjmowania ich na zewnątrz. No i jeszcze muszę wam powiedzieć o markizie. W końcu po wielu, wielu, wielu miesiącach kupiliśmy sobie markizę. Jest to nietypowa markiza, to jest markiza do samochodów terenowych. Kosztowała 950 zł, była nowa i zamontowaliśmy ją bezpośrednio przy wiercając do karoserii samochodu, przez co było to nie takie proste, jak się może wydawać, bo trzeba było specjalnie śruby zakrzywiać, kąt nachylenia tej markizy ustawiać, więc to zajęło nam, w zasadzie mojemu bratu, 3 dni. Robiliśmy, no wiadomo, że nie cały czas, tylko przez tam parę godzin dziennie, ale udało się i zrobiliśmy to. Markizę używamy, parę razy już nam uratowała życie. Otwieramy, jest 2,5 metra szeroka, 2,5 metra długa, przez co robi bardzo dużo cienia. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tej markizy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to zamontowaliśmy, to napiszcie w komentarzach, może nagram osobny odcinek. Że tak powiem, jest to długa historia, więc dzisiaj nie ma czasu na to, żeby wam dokładnie pokazać, jak to było zamontowane, bo jak mówię, no zajęło nam to trochę czasu. Trzeba było się nakombinować. To tyle zmian w vanie. Dajcie znać, co o nich myślicie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, jak moglibyśmy udoskonalić naszego vana, to napiszcie nam w komentarzu. Ja zamykam drzwi i idę na basen. Thank you.